Czy piątek 13 jest pechowy? Nie wiem, bo siedzę sobie, na razie odpoczywam. Są tacy, którzy wolą piątek 13 od każdego innego poniedziałku. Inni twierdzą, że tego dnia lepiej zostać w domu i po prostu przeczekać. Dzisiaj przechodziłem koło kościoła świętego Kamila i tam była dość smutna, ma być uroczystość, że mówię, to będzie kiepski dzień, skoro, bo przeważnie mówi się tak, że jak się widzi ślub, to będzie dobry dzień, ale w drugą stronę to będzie negatywny. Szczęście mam dzień wolny, nie muszę iść do pracy, to ten piątek 13 jest spokojniejszy, mniej stresowy. Piątek 13, jaki to dzień dla pani? Kiepski, ale akurat dla mnie nie jest najgorszy, ale mój dziadek zawsze mówił, że to jest jego najgorszy dzień w życiu. Za każdym razem, co u piątek 13, to coś mi się działo. Piątek 13 potykałam się cały czas o różne rzeczy. Zepsuł się pociąg w połowie między peronami i trzeba było do drugiego pociągu podstawionego po prostu przechodzić po takiej kładce zrobionej z leżaka ratowników medycznych. I wszyscy pasażerowie po prostu jak w filmie jakimś katastroficznym przechodzili z jednego pociągu do drugiego. Czy piątek 13 jest pechowy? Dla mnie nie, zawsze był szczęśliwy. Odkąd pamiętam, to zawsze był szczęśliwy jako tak. Co jakieś najważniejsze sprawy, to zawsze było 13 piątek. Nie wierzę w takim coś. Jeżeli ktoś to wierzy, to trudno. Niech przeskoczy przez miotłę czarownicy. Ja raczej nie skupiam się, nie myślę nad pechem i nad piątkiem. Myślę, że to jest całkiem pozytywny dzień, może się coś ciekawego wydarzyć. To było 15 lat temu. Poznałam bardzo miłego człowieka, z którym żyłam ładnych parę lat. Z mężem się poznaliśmy. To był chyba piątek 13. Dla mnie nie, ja w ogóle w takie przesądy to ja nie wierzę. Kiedyś wierzyłam w czarnego kota, ale teraz nie. Weekend zaczynamy, także na pewno będzie sympatycznie. Ile ludzi, tyle opinii. Jedno jest pewne. W tym roku był to pierwszy i ostatni piątek 13.